To jest paragon? Nie, nie paragon, zwykły. Co? Aha, przeteleportowali mnie. To świetnie, żeście mnie zaskoczyli jak zima kierowców. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Kriya. I muszę wam niestety się do czegoś przyznać i za coś przeprosić. Otóż ten grappler, który służył nam do wejścia do dungeonu, również jest przedmiotem użytkowym i ja o tym w ogóle nie wiedziałem. Myślałem, że to jest po prostu taki sobie item, który pozwala nam tam wejść, no i to w zasadzie tyle. A tu się okazuje, że dlatego nas gra wpuszcza do dungeonu z tym itemem, ponieważ jest on tam wymagany, żeby przejść dalej, żeby się nie zablokować. I działa to na dokładnie takiej samej zasadzie jak grappling hook z Terrarii, czyli po prostu dociągamy się do jakiegoś klocka i to w zasadzie tyle, przyciąga naszą postać do niego. Dokładnie taka sama mechanika, nawet jak wyskoczymy sobie to możemy zrobić tak, że się z tego rozpędzimy. Ciekawe, czy na drzwiach można to sobie zaczepić i później otworzyć drzwi i też może pofruniemy tak jak w Terrarii. No ale mniejsza, w każdym razie jeśli się to przyda, to będę tego używał, bo widzę, że zasięg ma naprawdę fajny. W sumie nawet muzyka się już zdążyła rozkręcić. Otóż przed wejściem do dungeonu chciałbym w jakiś sposób sobie zrobić lepsze przedmioty, tak żebyśmy już nie musieli się martwić o to, że będziemy głupio ginąć. Bo ostatnio wyszło jak wyszło, to może tym razem jak zrobię sobie coś lepszego, to pójdzie lepiej. Musiałbym też sobie wziąć dirta i zablokować sobie przejścia, bo przeszkadza to, że kurczę moby nam tu włażą. Wolałbym na razie się skupić na tym tworzeniu całym. Dobrze, wydaje mi się, że możemy przystąpić do tworzenia materiałów. Tutaj wszystkie dotychczasowe receptury odkryłem. Chociaż właśnie, co możemy teraz zrobić w naszych stacjach craftingowych? Bo mamy mnóstwo tutaj wykrzykników. Tutaj widzę, że jest jakiś katalizm. Z wayshardów to możemy robić, co to... Aha. Do jakiegoś przywracania balansu, no w każdym razie to jest jakiś item craftingowy. Widziałem właśnie, że tam do jakiejś stacyjki był potrzebny, więc może sobie zrobię takie trzy. Do czegoś się tam pewnie przyda. Dalej sobie jedziemy i co mamy? Mamy różdżkę lepszą! No, czwarty level. I glow ball. Spear też mamy lepszy chyba. No, z żelaza. Dobra, to zrobimy sobie różdżkę. I znowu ten cholerny... Chociaż wiecie co? Bo zauważyłem, że jeszcze można sobie zabrać te enchanty i ja tego jeszcze nie używałem. Więc może spróbujemy sobie tę różdżkę zenchantować. Znaczy użyć po prostu tych wszystkich enchantów i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy ona będzie jakaś silna, czy jak to będzie. Może w ten sposób. To chyba są wszystkie enchanty. Znaczy pewnie coś tam jeszcze się poukrywało po tych skrzynkach, no ale wiecie, nie będę wyciągał wszystkiego. Dobra, no to lecimy. Minus 40... Jak on mi tu wlazł? Aha, tam jest... Dziurę zostawiłem. Dobra. Minus 40% balans, więc musiałbym sobie to pominąć. I tu mam... Czekajcie, czy... Chyba się w poprzednim okienku wstawiało enchanty, kurczę. To tego już nie zrobię. A, no dobra. To zrobię dwie różdżki w takim razie. To już sobie poprowadzimy do końca. No to musiałbym ten chaos efekt sobie zmienić i teraz sprawdzimy sobie to i to. I dobra. Co tu jeszcze mam? Tutaj zdobycie mi zwiększa. I to jeszcze, okej. I zobaczymy. No, nie no, balans schodzi bardzo szybko, no to niewiele nam to daje, tak szczerze. Liczyłem na coś więcej. No to dobra. A to co to robi? O właśnie, przywróciło mi balans. No dobra, no to lecę w takim razie. Plus 42 na 100, no nie ma tragedii. Mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze jedną. Tutaj mogę enchanty włożyć. O, 12 potrzebuję, a tu? Też 12. A to mogę włożyć to jajko. 6. A nie, czekajcie. Tu jest napisane, że urośnie do 12. Czyli dopóki nie bije 12, to nie będę mógł go założyć. Tego przedmiotu. To musimy się zastanowić poważnie. Tu zresztą jest napisane. Level 12, level 12, level 5, level 4. A to jest naręża. Ej, po co mi naręża? Muszę popatrzeć, co które daje. To jest atak. No w sumie atak na różdżkę, czy atak działa na różdżkę? Czy może jest jakiś magic atak, czy coś w tym stylu?
A nie wiem, to tak, wiecie co, nie będę tego robił. Bo skoro nie jestem pewien, no to nie ma sensu tak naprawdę. Jeszcze zrobimy jakimś bezsensownym enchantem na różdżkę i nic nam to kompletnie nie zmieni i nie da. To poodkładam sobie to, no trudno. Jak mi się tu dobijają, harkają mi. Dobra. Widzę, że miejsca już nie ma powoli. Okej, okay, włożę to tutaj. I gdzie jest ta różdżka nasza? Tu jest różdżka. O, 28 power. Quality 42. I zobaczę sobie w zamian za tę różdżkę. No, używa się tak samo, ale pewnie jest mocniejsza. Ma 28, ta ma 21. Pytanie tylko, czy tej używać na przykład zamiast Spira? Tak na zmianę można, czy... Nie wiem, wezmę sobie na wszelki wypadek obie różdżki. Zobaczymy, może będzie przydatne mimo wszystko. Patrzymy sobie, co dalej w craftingach. Mamy tutaj spear do zrobienia, ale... no tylko skóra jest potrzebna, ale ja wolę na razie żelaza nie marnować. Tu mamy łuki, mamy też amunicję. Mamy miecze nowe. A mnie bardziej zbrojki interesują. Tylko wiecie co, przydałoby się jeszcze przetopić. Przede wszystkim... my mieliśmy tutaj gdzieś... żelazo i tak dalej, to musiałem sobie przetopić. Dobra, tu jest, w alchemii było tak dziwnie trochę, że alchemia. Dobra, to przetopię sobie maksymalną ilość tego, tego, tego. Szafir, no mogę jeden zrobić, mogę zrobić. I czy coś jeszcze tutaj w alchemii? Chyba nie, no, wszystko już zrobiłem. Jeśli chodzi o narzędzia, to mogę jakieś lepsze zrobić. Jest napisane nawet, tu 25, ale ja mam już lepsze, ja mam na 7 level nawet. Chociaż nie, tu jest na 12. Ze srebra taki jakiś kilof. I grappler lepszy na 10 level, wow. To bym musiał też sobie zbierać mnóstwo tego srebra, żeby coś porządnego później zrobić. Ale ja wolałbym na przykład jakąś broń albo zbrojkę, bo takie rzeczy to chyba najbardziej przydatne na ten moment. Wchodzę w jakiejś gównianej, drewnianej i... no różnie to bywa, co tu mam? Na 10 dopiero. Potrzebuję jeszcze skóry. Dobra, wiecie co, zrobiłbym to. Chociaż... tego już na przykład nie zrobię, bo nie wiem co to jest te i... aha, Lonis Seed! Lonis Seed mogę zdobyć! To czekajcie, to wybiorę się. Bo tutaj... tutaj jest Lonis. Mogę sobie te Lonis Seedy pozbierać, to wtedy sobie całą zbrojkę ze srebra zrobię. Nie wiem czy jest taki duży sens zrobienia tych zbrojek. To znaczy od razu ze srebra, ale przynajmniej sobie porównamy. A zawsze mogę przecież nazbierać tego materiału. No i sobie dziadu jeden. Z różdżki ci zasadzę kopa. Kopa z różdżki, co? To nie miało w sumie sensu. I to wracamy się i zobaczymy sobie tę zbrojkę. Ciekawe czy mi w ogóle srebra wystarczy. Bo to, że teraz mam, to nie znaczy, że jak zrobię hełm na przykład, to że mi starczy na pozostałe części tej zbrojki. Jest potrzebne 6, aż 6 na klatę. Cholera, i w dodatku to jest na 10 level. To i tak nie zrobię, no. Chociaż żelaza też nie mam dużo i to jest problem, bo... no... dobra, co zrobimy, to zrobimy. Zaczniemy od zrobienia skóry. Ojej, nie aż tyle, spokojnie. I teraz zobaczymy, o co chodzi z tymi hełmami. Mamy hełm wziąć czy klatę? Klatę, weźmiemy na 10. Jak bijemy poziom, to od razu sobie ubierzemy i będzie super. Enchanty mogę jakieś dodać. To... lecimy po enchanty. Skoro już lecimy pod najlepsze zbrojki i w ogóle, to mogę sobie dodać staminę. Chociaż coś na 10 albo... atak mogę sobie dodać. Range damage nie, stamina mogę dodać. Chociaż do 12 to będzie teraz. Ja wolę na 10. Atak. I atak. Weźmiemy w ten sposób. Może to będzie dobre wtedy. No to dobra, to co tutaj... na razie jest ok. Chociaż... właśnie, nie możemy nic teraz zdobywać, to sobie to zużyję. Każdy krok minus 4 balans, kurczę. No to... A to co to robiło? Bo to z tego co zauważyłem, bardzo mi przywracało ten balans i jeszcze odwracało jakieś efekty. Kurczę. Mogę tak minimalizować ewentualnie. Kurczę, po jeden zyskuję.
Ojeju, ile ja mam balansu. Zużyło mi, nawet nie popatrzyłem. Cholera, no to teraz już nic z tym nie zrobię. To mam tylko plus 20. To schrzaniłem troszkę sprawę. No to trudno już. Plus 24 tylko. No ale mamy jakąś zbrojkę, no może będzie taka. Bo z tego co zauważyłem, no to mimo że mamy jakieś przekuwanie i tak dalej, to nie zauważyłem jakiejś większej różnicy między na przykład quality 24 a 40 i tak dalej. To tam z tego co widziałem w przedmiocie się może power zmienić o 1 co najwyżej, ale jakiejś super, super różnicy nie ma. I to jest z jednej strony fajne, bo jak coś zmaścimy, no to nic się nie stanie, a z drugiej strony, no wiecie. Dobra, to mamy teraz na pierśnik, to jeszcze głowę sobie jakąś zrobimy, możemy z tego, a spodnie nie mamy, właśnie, spodnie nie mamy. I tu mogę zrobić takie, silvera. Zrobimy, w takim razie zrobimy. Tylko czy jakieś enchanty zużywać? No staminę mogę, chociaż tutaj tylko na jeden ten. Dobra, zużyjemy na staminę. Albo na inteligencję, widzę na inteligencję. Mogłem wcześniej użyć. Na różdżkę albo coś. Dobra, zobaczymy co dalej. Minus 4 balans to przydałoby się zmienić. Użyję to i zmienię sobie efekt. O. Dobra. I znowu uzyskałem balans. Właśnie nie wiem jak to działa, czemu to akurat mi daje balans, no ale spoko. O kurczę, jak mi zjadło. Właśnie nie popatrzyłem tutaj znowu. Dobra, 35. Najgorzej nie jest. To mamy teraz portki. Chyba już od razu nam ubrało. A nie, tutaj są. W sumie to jest na 10 level dopiero. Musiałbym sobie podbić szybko. Jakieś akcesorium jeszcze mamy. Ze złota, nie, ja nie mam w ogóle złota. To jeszcze sobie zrobimy jakiś hełm, choćby brązowy. Chociaż nie, tutaj możemy tylko skórę zrobić, to już będziemy mieli. To dobra, hełm. Mogę jakiś na staminę coś zmienić, chociaż... Czy to będzie lepsze od mojego? Defense i mind mi daje, no dobra, wezmę. Czekajcie, plus jeden... Aha, zużywa mi w takim razie. O, tu bym musiał zmienić. Cholera. No 43 wyszło. Nie tak najgorzej jak myślałem, że będzie. No to już wszystko powinniśmy mieć. To bym mógł sobie ubrać od razu. Ten hełm. Będziemy mieli coś takiego. Jakoś super to nie wygląda, ale no jest okej. Tu mamy jeszcze meble do zrobienia, ale wiecie co, na to przyjdzie pora. Jak będę chciał budować, to pobuduję, nie musicie się martwić. Wiecie co, zrobimy sobie jeszcze włócznię z żelaza, bo w tej serii nawet mi się ona przydawała, ta poprzednia, więc to jest takie jakby ulepszenie. I byśmy mogli troszkę pod atak coś tu zwiększyć, zobaczymy, jeśli bym miał... No nie, nic z tych rzeczy, chociaż staminę mogę zwiększyć. Nie mam tutaj żadnych jeszcze ulepszeń. Coś tu się ukryło, zdrowie się ukryło. I też atak się ukrył, o. Nie popatrzyłem wcześniej. Dobra, no to jadymy. Musimy już ten na starcie zmienić. To jeszcze sobie zrobimy. To też możemy sobie zrobić i to też. Tu trzeba uważać. O! Ale czemu nam ubywa? Aha, minus 4 balans. Czekajcie. Aha, to tu już nic chyba nie zrobię. Dobra, plus 46. Chyba wyżej w tej grze nie udało mi się zajść. To znaczy więcej zdobyć tego quality. To jest chyba mój rekord do tej pory. Ile? 30, wow. Super. Resztę zostawiam, już nie będę patrzył po tych broniach. Myślę, że jesteśmy dobrze wyposażeni nawet. Tylko bym musiał sobie podbić szybko level i zdobyć właśnie
10, żeby zbrojkę ubrać. To wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja tutaj się ogarnę, zdobędę sobie ten level i lecimy na dungeon od razu. Boom, boom. Powiem wam, że nawet szybko idzie tu wbijanie na tych mobach, które się nagromadziły. No i proszę bardzo, jest. Wszystko jest. Już wbite. Tamten nawet ucieka, ten dzik. Okej, no to w takim razie lecimy oczywiście pod inteligencję. Tu możemy sobie coś innego, może zdrowie tym razem sobie wezmę. Takie nieznaczące statystyki. I co dalej? Mieliśmy sobie wziąć teraz zbrojkę. O, czekajcie, bo ja sobie jeszcze spele układałem. I akurat teraz chciałem się wyhealować, a użyło mi flamethrowera. Za chwilę to sobie zobaczymy, tylko chciałbym jeszcze zbrojkę ubrać. Nie mogę prawym, to muszę ekwipunek otworzyć i spodnie. Wreszcie mam jakieś galoty porządne, no naprawdę. A to od razu wywalę, niepotrzebne mi to jest. Dobra, to co z tymi skillami nowymi? Ice Beam? O, no to tak, w Pokemonach. No i Flamethrower, w sumie co to mogło być Flamethrower? Tylko z tego co zauważyłem, to ma bardzo mały cooldown. Ile to bije? Ej, nic mu nie zadało. Może jest odporny? Aha, ja to chyba mogę trzymać sobie. No, mogę trzymać i mi zużywa staminę. A, to tak działa. No, czy to jest jakiś super? No, takie średnie w sumie. Wiecie co? Ja bym się przeteleportował od razu. Przeteleportuję się i pójdzie nam to szybciej, a nie, że będziemy lecieć połowę mapy. Dobrze, mam kryształki. Tutaj jeszcze jakiś ochotnik się napatoczył. Więc lecimy do środka i to był ten ostatni chyba. No dobra, zużyjemy. Chociaż... Dobra, na bossa i tak dzisiaj nie będziemy szli, no to zużywamy. Okej, i to było tutaj. Jeszcze był jeden taki dungeon, tam po prawej gdzieś. Dobrze, to na początku pójdziemy do tego, zobaczymy co w nim jest. Sobie tak wszystko ustawię, tutaj mogę. Ops, pewnie będzie jeszcze czas na przygotowanie się w środku, ale... Zobaczymy, używamy sobie. No i co teraz będzie? Co mnie czeka? Już się boję. No i znowu mroźne, no w sumie to jest biom mroźny, więc to ma sens. Drzwi teraz już nie kradnę, ponieważ mogę sobie zrobić nowość. O. Nie no, w sumie słabe te przedmioty, myślałem, że będą lepsze. Ektoplazma, no to mogę wszystko zrobić. W ogóle ulepszyłem sobie skok i patrzcie jak daleko teraz skaczę. Jezu. Jeszcze double jumpa mam. What the fuck? Mogę sobie szybować w powietrzu. Chwila, czy ja tu byłem kiedyś? Znaczy takie podobne trochę. Ale widzę, że naprawdę opłaca się chodzić pod jump high, bo naprawdę sobie mogę szybować w tym powietrzu teraz. Śmieszne to jest. Tak aż sobie sprawdzę, który ja mam poziom jump high. No drugi mam. What the fuck? Fajne. Dobra, pokonamy sobie... Co? Ale mu wywaliłem. 9999. No 4 dziewiątki był. I znowu. Co? Już zdechłem? Czemu? Możliwe, że w tamtym dungeonie wszystko ma się na hita. Więc potwory też mają nas na hita. I tu jest mój plecak od razu. No to już nie odzyskam. W ogóle ktoś pisał, że możliwe, że te dungeony się po czasie odnawiają, ale kurczę, na hita zostałem zdjęty, 999. Czyli w tego typu dungeonie, niezależnie od tego ile się ma w ogóle zdrowia, to zawsze się po prostu zginie. Czy w ogóle można mieć jakąś broń na pierwszy level i rozwalać moby chyba od razu. Szkoda, kurczę. To jeszcze tu był jakiś drugi dungeon. Ja tak dobrze się przygotowałem, fajne zbrojki sobie porobiłem, a te zbrojki w ogóle mi się okazały nieprzydatne, skoro wszystko i tak mnie na hita bierze. Gdzie to było? Wydawało mi się, że już powinno być, chyba że mi to zniknęło? No niemożliwe. Aha, i ten dungeon, który był w poprzednim odcinku, to był jakby dungeon od potworów i tam trzeba było po prostu wyczyścić całą mapę z tych spawnerek i wtedy właśnie zwyciężaliśmy. I to jest taki mini dungeon. Normalne dungeony polegają na czymś innym troszkę. Z tego co słyszałem. O, to jest tutaj. Dobra, to wchodzimy.
Mam nadzieję, że pójdzie fajnie, bo kurczę, jeszcze ani razu tego, tych dungeonów nie udało mi się przejść. Bo tym razem powinno iść. Jeju, jak zacina. Bo się generuje. O, jakie fajne meble. Puste w środku, ale wiecie co? No ja bym tego nie wziął, no oczywiście, że wezmę. Jakieś stoły jeszcze. Chociaż tu mam grappler do tego. To sobie mogę zrobić tak. A właśnie, i propos skoku, to widzę, że tutaj mam o wiele mniejszy skok, czyli po prostu pomyliło mi się i tamten skok był taki wysoki, dlatego że taki typ dungeonu po prostu nam się trafił. To wybaczcie, prowadziłem błąd troszkę. No ale sam nie wiedziałem. Się zdziwiłem, że taki skok miałem. Dobrze, zobaczymy teraz, co tutaj nas czeka. No, nic specjalnego, trzeci level. Zobaczymy, co dalej. Tu też jakiś... tego samego typu i Quaridin. Tutaj jest coś? Nie ma. To pójdziemy tu, tam jeszcze drugie wejście, przejście było. Hello, dzień dobry, kocham cię. Żartowałem, nie kocham, ale itemy wezmę. W lewo chyba nawet jest przejście do tamtego. O właśnie. Czekajcie, musiałem sobie mapę mieć otwartą, bo zapominam o tym, z jakiegoś powodu mi ta mapa cały czas się zamyka. Dobra, czyli to jest tutaj. I mam tutaj jeszcze jakieś misje. Aha. Czyli stałem się mocniejszy coraz bardziej. To bym musiał to szybko przejść dosyć. I mamy chyba mniejsze hile też. Dobra. To w dół. Pójdziemy w takim razie. I są jakieś skrzynki to. A czy wiecie co? Widzę, że w tych pudłach to nic ciekawego nie ma. Jakieś pióra, nie pióra. Mało przydatne rzeczy ogólnie. No trzy hity schodzą. Auri, o. To już lepiej. No, hops. No, Ortoni, o właśnie. Przed chwilą chyba miał trzeci level, teraz ma czwarty, albo mi się wydaje. Może to na tym polega. Mam nadzieję, że coś widzicie tu. Tego nie mogę niszczyć. O, teraz ma piąty tutaj. A tamten ma szósty, Jezu. Czyli po prostu nie mogę niszczyć tych mobów, bo one mają coraz większy level wtedy. W sumie tam to było napisane. Dobrze, nie bije mnie. Ja sobie wezmę tylko meble i zmiatam. Jak taki typowy Janusz. O, co to jest? Mam tego użyć? Wiecie co, cykam się troszkę. No to dobra. Aha, jeszcze muszę jakąś dźwignię przełączyć sobie. W takim razie, no to komplikuje się sprawa, ale przynajmniej wiem, gdzie mam iść. Tylko jak te dźwignie wyglądają? O, tu jest dźwignia, dobra, mam. Znalazłem. Switch. I lecimy. Kurczę, szkoda mi tych mebli. Oni już mają który level? Piąty. Ale mi dużo bije. Nie chcę tu zginąć. Zginę dla mebli. Ale te meble są ładne, no. Nie mogę się powstrzymać. To wezmę sobie z tą skinę, odpalę. A tu w dół coś jest? O, nie, nie, nie. To nie tędy droga chyba. Wracamy się. Dobra, łapie mi się postać. Chwila, czy ja się w ogóle nie wyhealowałem, bo użyłem heala i nic nie dostałem. No. Tak do zera. Bo tu jesteś na... O właśnie, heals have no effect. Effect. Dobra, ale... regeneracja też nie? To bym musiał wszystkie takie defensywne bardziej. Skille. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, może da radę. Lecimy. Dobra. Nie, to jeszcze nie jest koniec. Ja mam taką pokaźną ilość zdrowia.
Nie będę mógł się w żaden sposób wyleczyć. Kurczę. To mamy problem. Jak to dopiero pierwsze przejście było. Wiecie co, mebli już nie zbieram, bo chcę mimo wszystko ten dungeon przejść. Nabrałem się troszkę, na razie mi wystarczy. Nie. Nie wiem co mam robić, więc zabiję go. Dobrze, wezmę sobie. Wow, paragon. A mogę przez ścianę bić, a! Ale easy. To wyczyszczone w takim razie. Dobra, tych też wyczyszczę. 9 level już ma Ortomi. Byśmy musieli uważać. Bo zależy mi na przejściu tego. Rozumiecie chyba sytuację. No ale przynajmniej już wiemy, na czym mniej więcej te dungeony polegają. I że mają jakieś takie własne zasady, których trzeba się trzymać. Że po prostu nie wystarczy to sam dobry ekwipunek, tylko jakiś skill i logiczne myślenie. O Jezu. To się wkapowałem się. A nic tu nie ma nawet. Już ma 7 level. Nie, ja tego nie chcę zabijać. Póki mi to bije mało, to jest spoko. I wolałbym, żeby tak zostało. Dobra, to tych nie biję. Ma 4. Bo chyba 2 takie już zabiłem. Ale fajnie, że już coraz więcej o tej grze wiemy. Poznajemy zasady, ale fajne. Ja bym to wziął. Nie da się nawet. Szkoda. Dobra, to pójdziemy tutaj w takim razie. Ops. O kurde, jak otrzymałem od upadku. Zmaściłem sprawę. Pudło sobie wezmę. I tam coś jest. Aha. Jeden paragon, muszę jeszcze paragona zabić. O cholera. Powodzenia panom. Jeszcze żyjemy, jakoś mi się tu udaje nawet. No po zero mi bije, bo Stone Skin mnie ratuje. Tylko gdzie ten paragon jest? Że go muszę zabić. Tam widzę skrzynkę, tu nie. Tu nie. Po skrzynkę to jak każdy Janusz. O! Silk! Tego potrzebowałem. To jest paragon? Nie. Nie paragon, zwykły. Co? Aha, przeteleportowali mnie. To świetnie. Żeście mnie zaskoczyli jak zima kierowców. Paragon Ortoni. Cholera. No i heal nie działa, no niestety. Przyzwyczajenie. Dobra, wydostańmy się stąd, po prostu lecimy tam do tego wyjścia. Może się jeszcze uda, 15 AP. Stone skin mogę użyć? Bo używam na klawiaturze i... Dobra. Wcześniej mi nie chciało użyć, nie wiem czemu. A szkoda, bo straciłem pokaźną liczbę HP. Proszę, niech to będzie już koniec. Nie, to nie jest koniec. O, znowu silk dostałem. To dobrze, bo właśnie ten silk był do craftingów różnych. Tutaj na tego gościa musimy uważać, bo wygląda groźnie. Wow. Ciekawe ile ten odcinek potrwa, bo jakoś na koniec tego dungeonu to tu się nie zapowiada. Wiecie co, poszedłbym sobie do tej skrzynki, ale się boję. Wolałbym nie zabijać potworów, już trudno. Mam zbyt małą ilość zdrowia. O, coś ciekawego.
Chciałem sobie z Toonskina wykastować, ale nie wyszło mi. No to może tam w dół pójdziemy w takim razie. Ojejku. Jejku, jejku, jejku. Nic tu nie ma, to jest pułapka. No jeszcze troszkę do Toonskina mi zostało, więc... No nie wiem, czy stać w miejscu i czekać na zbawienie, czy jak. Możemy jeszcze poczekać chwilkę. Nie to. To chciałem. Dobra, dostałem. Na górze nic nie ma. Tutaj proszę, niech będzie wyjście wreszcie. Co dalej? Do góry czy tam jeszcze coś? O, jest kryształ. A co, ja muszę jeszcze zrobić coś czy? Jest, wyszedłem i mam nawet ten osiągnięcie na Steamie, udało mi się. Tylko czy ja coś dostałem w ogóle za przejście tego? Czy... podczas... no nie wiem. Zero nagród jakichś specjalnych. A tyle rzeczy zmarnowałem. Wykorzystałem może... bardziej... nie zmarnowałem. Co on robi? Nie ma spania. Macie, płoncie rośliny. Boże, się znęcam nad potworami. Dobrze, ludziska, więc to było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiem wam, że mi się podobało, bo coś innego. Nie spodziewałem się, że dungeony na czymś takim będą polegać, że mają jakieś tam ukryte zasady, których koniecznie trzeba się trzymać, żeby dojść do końca, bo jak widzicie, jeśli się ich nie trzymamy, no to niestety bardzo szybko zginiemy. I to pokazałem już w sumie w poprzednim odcinku, w tym takim mroźnym dungeonie, tam wiecie, też potwory miały coraz większe levele i mnie szybko wyautowały. No dobra, no to by było tyle. Zobaczymy jeszcze sobie, czy tutaj ten poprzedni dungeon się odnowił, bo jeśli tak, to po prostu będziemy mogli sobie to od razu zrobić. O nie, nie ma niestety, czyli jednak się nie odnawiają. Szkoda, z jednej strony. No i mogę podróżować za ten jeden kryształ, ale zgaduję, że jak wyjdę ze świata, to i tak mnie na spawn przeniesie, więc no... cóż, zakończę w tym miejscu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Już za niedługo sobie też pobudujemy, może uda się powalczyć z bossem. Zobaczymy jeszcze, co możemy poodkrywać, bo wiecie, że mamy coraz wyższy level, a konflikty tutaj też czekają, 30 nawet levele na nas na samym dole. No więc już nie przedłużam, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć.